Cześć, teraz zauważyliście na początku, walczę dalej z piwnicą. Tu już skute. Miałem kombinować coś innego, ale chodzi na to, że jednak będę tynkował. Chodzi o wzmocnienie tych fug, bo to się sypie. Więc tak naprawdę jedyny ratunek, taki najszybszy, to jest tynk. Myślałem, że tutaj jakieś może płyty przykleję, czy coś tu zrobię na to, co tu jest. Ale on też tak się trzyma, aż mi głupio, bo to było przez tyle razy zalane. Teraz się biorę za to pomieszczenie, tylko muszę to wszystko wynieść na to środkowe. A na koniec z tamtej strony będę leciał. To biorę się za wynoszenie. No i czeka mnie bardzo dzisiaj ciekawy dzień z tym sufitem. Już jestem wprawiony po tamtej części i wiem, że nie dam rady tego zrobić na raz. W sensie lecieć po całości. Pewnie będzie tak, że będę albo robił po połówce, albo po jednej tej całej części z przerwami. Raz, że sprzęt się grzeje. Dwa, cały czas łapy w górze. Więc łatwo nie jest i niemiłosiernie się kurzy. I tu jeszcze widzę, że bardzo cienko jest tego tynku, więc nie odpada za... sam nie odpada. Widać, jak się kurzy. Dobra, ja idę wynieść kamerę, zakładam maskę i walczę. Łapy mi odpadną dzisiaj. Sufit skuty. Zresztą, jak widać. Może ktoś napisze w komentarzu, że lepiej te cegły zostawić. A tu macie przykład, dlaczego nie zostawić. Między innymi, bo się rusza. No i za dużo zabawy, żeby to zrobić. Żeby to miało ręce i nogi. Te cegły też są z różnej parafii. Może dodaje to uroku. Bo to raczej wszystkie cegły są rozbiórkowe. I są różnie ułożone. Te są na sztorc. Tu są na płasko. Tak więc... robili chyba z tego, co mieli pod ręką. Na cztery podejścia to zrobiłem, bo jednak moje ręce nie są przyzwyczajone do tego, żeby trzymać młot cały czas w górze. Więc kawałek pojechałem, trzeba było łapy w dół. No i sprzęcik się grzał, że parzył w łapę przez rękawiczkę, więc nie było sensu jego też katować za mocno. Poszkoda. Mam nadzieję, że przeżyję do końca tego remontu zwanego budową. Albo budowy zwanym remontem. Mam psa do towarzystwa, jeżeli jego widać w ogóle, bo tu ciemno. Przez to, że robiłem przerwy, to zeszło przy tym, bo były niektóre takie dłuższe na inne tematy. Więc chyba wyniosę tylko ten gruz. I dzisiejszy dzień tutaj się zakończy.
miało już być, nie, miało nie być kucia, nie, w domu. Czy wyburzeń. Może wyburzenie to nie jest, no ale... Ale syf i kurz znowu. To chyba było wyżej, a zjechało se. No trzymaj się, żebyś mi nie przeszkadzała. Czy przeszkadzał? Dobra, trzeba to trochę... W którą stronę by to zgajniać? Nie, maskę, ale i tak mam chybkę. Od tego pyłu. No, 100% nigdy nie będzie szczelności. Trochę tego nawaliło. Delikatnie, żeby za mocno nie kurzyć. Dobra, ja to... O, ledwo co gadam. Ja to ogarniam i pewnie widzimy się w inny dzień. To później. No i mamy kolejny dzień. Ja ogarniam to pomieszczenie, bo tu za dużo rzeczy się namnożyło, bo były wynoszone te stamtąd. Zacznę chyba od sufitu. Zresztą widzicie, jaki on jest popękany. Wina jest tego, że to jest tak popękane, że to tyle razy było tam zalane przez całą zimę, mróz, rozsadziło trochę, ja też tam po tym jeździł, a te cegły są na leżąco, nie na sztorc, więc to jest najsłabszy, że tak powiem, rodzaj tego stropu, ponieważ cegły właśnie są w ten sposób ułożone, zresztą jak widzieliście tam wcześniej na filmie albo wcześniejszej części. I jak się pracowało u góry, też się kuło, to się zrobiło przez to, że kawałek ściany poleciało i wybiło dziurę i tu poleciał tynk. Od samego jeszczenia taczką potrafiły się te cegły obruszać od góry. Tak jak mówiłem, jakby były na sztorc, to by nie było problemu, nawet bym się pokusił może o zostawienie tych cegieł na wierzchu, bo wtedy można by było coś tu wyszlifować. A to niestety, to znaczy jakby była jeszcze ta zaprawa w miarę tam się trzymała, bo nie chciałoby mi się tego fugować. Ale to niestety jest takie, że widzicie jakie to jest. Tynk odłazi, bo to wapienny, zaprawa jest czysto wapienna, ona chyba, nie wiem czy w ogóle ma jakiś cement. Można ją łyżką wyskrobać między tymi cegłami. Tak więc wszystkie jakieś drgania stropu, fugi, że tak powiem pomału się powiedzmy, jak są gdzieś słabsze się wysypują i robią się luźne cegły. Więc to trzeba skuć i zaaplikować tynk, żeby to się nie, ta fuga ze środka się nie sypała. Bo w końcu te cegły po kilkunastu następnych latach jakby były odkryte i niczym by to nie zostało zrobione, ani nie były wymienione te fugi. Chociaż tych fug tutaj i tak jest mało, bo one są na ciasno zrobione. Kiedyś by mogły posiadać po prostu te cegły. I jeszcze te pęknięcia.
Chyba nie ma co tu debatować, trzeba to robić. Można zaczynać zabawę w skuwanie dynku. Nie chce mi się, ale zrobić trzach.